jak to się mawia, to nie ul nosi miód, natomiast ul jako narzędzie pracy warto by był jak najbardziej przystosowany do pszczelarza, jak najbardziej praktyczny, funkcjonalny, użyteczny. Ten ul jest kompletnie inny od całej reszty moich uli, widać to po wymiarze. Jest to ul ośmioramkowy i naprawdę bardzo przypadł mi do gustu. 8 ramek, zatem cały korpus jest zdecydowanie mniejszy, zdecydowanie lżejszy, taki poręczniejszy. Fajnie leży w rękach, ma świetnie wyważony środek ciężkości. Po prostu obsługa to jest poezja. No dobra, Marcin, tylko cały czas mówisz o sobie. A co na to pszczoły? Co do zasady, gniazdo na dwóch korpusach, 2 razy po 8 ramek, czysto matematycznie, czysto teoretycznie, liczba komórek wystarczy na czerw, na pierzgę i na żelazny zapas. Mnie akurat może żelazny zapas tutaj najmniej boli, bo ja pszczół na pożytki nie wożę. To jest młodziutka rodzinka, która aktualnie sobie pracuje na nawłoci. 2 korpusy na gniazdo, dołożony susz bez kraty odgrodowej. Ramka skrajna, no taka podlana, tutaj. Tutaj też troszkę. Zalane prawie do sklepienia. Niby nieduża modyfikacja. 2 ramki mniej plus ścianka ula nie z celówki, czyli 25 mm. Tylko z 3/4, czyli ma grubość 20 mm, ale naprawdę taka drobna modyfikacja robi robotę. Jest tak przyjemny ten ulik w obsłudze. Sporo. Nie wiem, czy będą w stanie to dolać. Nawłoć jeszcze kwitnie. Piękna rameczka. Piękna. No, tutaj była resztka po wygryzionym się czerwiu. Bez kraty, na jedną ramkę tylko matula weszła. U mnie w tym roku z nawłocią, muszę przyznać, jest słabiej niż rok temu. Coś tu jest. Coś tam jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gdyby te 6 ramek było pełne miodu, to było 12 kg miodu. Nie są pełne. Może tego miodu jest kilogramów 10. Tegoroczny odkład. Ja oczywiście będę pilnie obserwował, jak pszczoły będą pracować, bym powiedział, w takim regularnym sezonie na tym ulu, natomiast to, co widzę teraz, po prostu bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Jak widać, pszczoła jest. Chciałoby się powiedzieć, że pod kratą sporo miodu, tylko że tu nie ma kraty. Naprawdę ładnie. Ciężkie rameczki, ciężkie.
środkiem czerw, posklepione, zalane, zalane. I teraz sami zobaczcie, raptem dwie ramki mniej, cieniutka ścianka, bardzo poręczne, konstrukcja mocno kominowa. To nie jest rodzina produkcyjna, ale ja zaobserwowałem, że ona się świetnie w takich warunkach rozwinęła i rozwija nadal. Sporo czerwiu, sporo miodu. Tak się głęboko zastanawiam, czy przypadkiem ja sobie na kolejne sezony takich może nawet kilku uli nie sprawię. Naprawdę gorąco polecam. Jak na nawłoć, dosyć taki nieoczywisty i trudny pożytek. Kapitalna rzecz, kapitalna sprawa. To tyle ode mnie. Cześć.